Witamy Państwa. Podczas weekendu mamy niezwykłe spotkanie dla Państwa, dlatego że zasiedliśmy w bibliotece naszej miejskiej, a obok mnie zasiadł Max Cegielski. Witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo Witam. się cieszę, że jesteś w Opolu. Tak, ja też się cieszę. Pozdrawiam wszystkich w Opolu. Jestem tutaj drugi raz i zawsze przyjeżdżam z ogromną przyjemnością i zawsze mam chęć zostać dłużej i połazić trochę po, po Opolu. Domyślałam się, że dla tych, którzy tu mieszkają, to może nie jest takie pasjonujące. A ja bym y, łaził tutaj, czytał i coś bym nawet napisał chętnie o opolu, może kiedyś. No to będzie na pewno ku temu okazja. Chciałem Cię zapytać, czy powinienem przy rozmowie z Tobą mówić y, przedstawiam Państwu Max Cegielski, pisarz, podróżnik. Aha. Czy to drugie słowo jest adekwatne? Bo no książki właśnie... wskazują na to, że jesteś podróżnikiem. No rzeczywiście, moja pierwsza książka debiutancka już 20 lat temu, Masala, była o podróży do Indii. Potem była książka Pijani Bogiem o podróżach do Pakistanu, było też Oko świata o Stambule, potem z kolei na przykład powieść Prince Polonia o, 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 o Indiach i, i Singapurze, więc wydawałoby się, że wszystkie te książki rzeczywiście są o, o jakichś podróżach, tylko ja bym to określenie zostawił tym, którzy jakoś naprawdę spektakularnie spływają Amazonką, wspinają się na jakieś wysokie góry, mają zaliczone wszystkie kontynenty. A mnie nigdy nie interesowało jakieś takie odhaczanie i, i mówienie, że, że ja już odwiedziłem ile, tyle i tyle krajów, tylko, tylko jeździłem do tych miejsc, które mnie jakoś ciekawiły i jeździłem zawsze po to, żeby pisać. I dlatego wolę określenie pisarz niż określenie podróżnik. To moment o, o dwóch rzeczach, bo przyjechałeś do Opola z okazji bardzo ważnego dla nas festiwalu. Opolo w ogóle jest miastem festiwali. Od piosenki przez festiwal podróżniczy, tak, festiwal tak, gór, bo tak, to się idealnie w twojej tak, książki wpisuje, tak. po jesień literacką. E, czytamy literaturę, czytamy... Poezję? Młode pokolenie czyta książki? Jak ty na to patrzysz? Wiesz, bo ja się zastanawiam, Ach. martwię się troszkę. <laughs> znaczy, mi się wydaje, że to jest tak, że, yy, że to jest zupełnie zrozumiałe, że formy zapoznawania się z książką mogą już być zupełnie inne. Ja, ja też słucham podcastów, tak jak być może wiele tutaj osób słucham audiobooków. I wydaje mi się, że to, że mamy na przykład słuchawki i słyszymy jakiegoś wspaniałego polskiego aktora, który czyta nam e, literaturę, albo mamy słuchowiska, tak jak teraz bardzo często przecież moi koledzy, koleżanki od, od takich rzeczy, takich książek popularnych, że to są całe w zasadzie słuchowiska, gdzie mamy wspaniałe aktorki, wspaniałych aktorów, jakieś tło dźwiękowe. Ja wychowałem się na przykład na starej trójce, mhm. gdzie, był, e, gdzie była. Powieść w wydaniu dźwiękowym Oczywiście. i bardzo dużo książek w moim życiu poznałem, słuchając ich, tak? I czasami nawet wydaje mi się, że tak jak nie wiem, Peszek na przykład kojarzy mi się z Gombrowiczem, tak? I że mamy bardzo wiele takich głosów, które przeczytały coś konkretnego. I w związku z tym jakby znamy te teksty ich głosami, i nie ma w tym nic złego, tak? To, że czytamy książki elektronicznie. Przy takiej ilości tytułów, jakie się u, u, ukazują, to czytanie na, na, na czytniku i to, że mamy w pamięci czytnika tak wiele rzeczy, jak najbardziej. A żebyś przestał się martwić, na targach książki, które teraz mm, regularnie odwiedzam, stoją długie kolejki dzieciaków, którzy przychodzą, dziewczyny, chłopaki, do swoich ulubionych, głównie autorek, które są w ich wieku. Które piszą o literaturę, która nie jest dla mnie ani dla Ciebie, jest dla nich, i, i y, te autorki są niewiele starsze od nich. E, w związku z tym y, te, ci młodzi czytelnicy ufają tym autorkom, że tam nie ma żadnej ściemy, że to jest po prostu ich głos. Ja myślę, że jak dojrzeją, to będą czytać inne książki też, więc bym nie załamywał o rąk. Zresztą moją ulubioną dziecięcą książką, podróżnicą była książka e, Stevensona, pamiętam. A, 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 <laughs> to chyba wszyscy ją przeczytaliśmy. I, I tak się właśnie wracam do tych Twoich podróży książkowych, jednak mimo wszystko, bo chcę, żebyśmy chwilę powiedzieli o tym, co, co przywiozłeś do pola, bo to jest mm -hmm. absolutnie raz, że świeże wydawnictwo wydane na dnia. Mm. Tak, tak naprawdę, to to jeszcze jest no coś, co ma tyle wymiarów, zresztą na Twoim spotkaniu autorskim było to widać, jak Ty opowiadałeś, jak reagowała widownia, że chciałoby się powiedzieć, dlaczego to wejście w jądro ciemności, mm. jak wyjść z tego jądra ciemności, skąd w ogóle ten Konrad tak, u Ciebie tak, się prawda, tak, pojawił? Tak, tak, tak. Moglibyśmy tu głównie godzinami mówić. No, znaczy, wydaje mi się, że ta nowa książka jest, chociaż to są eseje, eseje podróżne, na pewno ona jest jakby trudniejsza, można powiedzieć, mhm. niż moje poprzednie książki, ale w pewnym sensie kontynuuje te wątki, o których ja zawsze pisałem, bo yy, yy, właśnie Indie, yy, Turcja, yy, Pakistan i tak dalej. Yy, Wydaje mi się, że, że też e, ja bardzo długo szukałem miejsc dalekich i egzotycznych, a trzeba tak naprawdę paradoksalnie dojrzeć do tego, żeby zacząć podróżować po Polsce. E, wiesz, żeby zobaczyć interesujące rzeczy, tajemnice też, e, u nas, w kraju. I Przyznaję się, może to dlatego, że mam mniej siły, wiesz, na dalekie trekkingi w Himalajach, czy w Hindukuszu, natomiast też e, Wydaje mi się, że bardzo często uciekałem od tych historii związanych z Polską, właśnie do tych kwestii gdzieś tam islam, hinduizm d -d daleko, a ta książka jest, jest o takiej wędrówce po Polsce, a Konrad jest jednym z tych autorów, którymi nas w szkole zanudzają i męczą, a tak naprawdę jest ciekawy i tylko trzeba go potraktować w sposób nieszkolny, co ja właśnie tu robię. To teraz trudno mnie nie zapytać o to, z, rozmawiając z każdym z pisarzy, no każdy ma ten swój sposób na to mm. pisarstwo. Ono się nagle rodzi też w, w twoim życiu. Co było tym elementem takim, że powiedziałeś sobie po masali, tak, to jest to, jest coś, mm. co, co, co chcę robić, bo mam tyle pomysłów. Gdzie te pomysły się robią? Niektórzy opowiadają mi o karteczkach, niektórzy o dyktafonach, niektórzy w ogóle o tym, że zamykają się przez miesiąc, koniec, jestem niedostępny. Jak jest w przypadku <laughs> Maxa Cegielskiego? Dobre pytanie. Nawet gdzieś w internecie cały czas jest taki wywiad ze mną z jakiegoś takiego wczesnego mhm. okresu, kiedy ja po pierwszej książce Masala mówiłem, ja nie jestem jeszcze pisarzem. To, że wydałem jedną książkę, to nie oznacza, że jestem pisarzem. E, I dopiero chyba po trzeciej książce tak naprawdę e, powiedziałem, dobra, ok, jestem pisarzem. <laughs> tak, proszę Państwa, jestem pisarzem. Wydałem już około 10 <laughs> książek przez 20 lat. Natomiast, wiesz, to jest takie dosyć poważne słowo, jak już tak. wiesz, jestem pisarzem. Natomiast dlatego zapraszają mnie z książkami tą i z innymi i na festiwale literacki i na festiwale podróżników. No Bo rzeczywiście jakiś początek tych książek jest zawsze w jakimś łażeniu, pojechaniu gdzieś blisko czy daleko. Ja zaczynam myśleć, jak jestem w ruchu. Aha. Dopiero jak, tak, jak, jak się zacznę ruszać, to mój mózg zaczyna pracować, ale nie zmienia to faktu, że w przypadku każdej książki, szczególnie tej, gdzie jest mnóstwo odwołań do innych książek, przychodzi taki etap, o którym wspomniałeś, że trzeba się zamknąć. Ja się też zamykam. Odkładam telefon do innego pokoju, więc jak ktoś dzwoni albo pisze, to, to nie rzeczywiście odcinam się, no bo dopiero jak się, wiesz, jak się zamkniemy, skupimy, no to można coś napisać. No to e, chciałbym jeszcze wrócić do twojej poprzedniej e, książki, e, czy rzeczywiście e, to książka, która no, wywołała bardzo różne, bardzo różne oceny, bo jak Państwo, ja zawsze o tym mówię, nie będziemy opowiadać o książce, bo po to jest ona, żeby ją przeczytać, tak. prawda? Dlatego też nie lubię w tych wywiadach takiej formuły. Natomiast, no, y, y, Czogori mnie rzeczywiście zaintrygowała, bo jestem ciekaw, jak sobie poradziłeś właśnie ze środowiskiem. A, no bo, tak. bo, bo, bo to jest coś, co mnie w tej książce może zaskoczyć. Może, zwłaszcza, że jestem też czynnym uczestnikiem Festiwalu Gór naszego polskiego. Y, i, I to też na pewno w mm. tym środowisku się mocno o, o, odbiło, bo wiem, jak Polanie też o tym rozmawiali. Mm. No tak. Y, y, powieść pod tytułem Nazywam się Czogori, dlatego zaznaczam, że jest to powieść, że jest to fikcja. To nie jest y, książka, tak jak się ukazują kolejne: Wywiad Rzeka z himalaistą, czy Himalajsty, himalaistki, relacja a z wyprawy. To jest fikcja. Dlatego jest to fikcja, po to jest to fikcja, żeby móc wyobrazić sobie rzeczy, czy odpowiedzieć na pytania, na które nie, których nie znajdowałem w literaturze klasycznej i himalaistycznej. Ja prowadziłem bardzo długo taki podcast w National Geographic o podróżowaniu. Rozmawiałem z wieloma e, osobami, które się wspinały, zarówno z tymi starymi, wielkimi mistrzami, lodowymi e, wojownikami, jak i z tymi e, osobami, już niektóre nie żyją, e, z młodego pokolenia. E, w w TFN 24 GO prowadziłem te, taki cykl e, e, rozmów, próba podejścia i to była seria wywiadów, i młody Bargiel, i, i Wielicki, i tak dalej, i tak dalej. I przeczytałem naprawdę dziesiątki książek o wspinaczce. I zawsze mi tam brakowało tego, co mnie zawsze interesowało, jak podróżowałem do podnóża Himalajów czy do Hindukuszu, czyli lokalnej kultury. Tych ludzi, którzy pracują jako tragarze dla himalaistów, którzy pracują jako kucharze i tak dalej. I ta moja książka była trochę spłatą długu w stosunku do, do moich przyjaciół z Pakistanu, żeby pokazać wspinaczkę nie oczami nas, białych, którzy przyjeżdżają tylko tych miejscowych. A poza tym no, żyjemy w czasach katastrofy klimatycznej i warto się też zastanowić co ten cały proceder wspinaczkowy, te trekkingi, te biura, które to organizują, co to, to wszystko oznacza dla przyrody. Mhm. I stąd był pomysł, żeby dać głos górze właśnie Czogorici Tak, to zabieg, powiem Ci niesamowite. No. No, ale wiesz, no, ja też nigdy nie, nie mówiłem, że to jest klasyczna narracja himalajstyczna, to jest literatura piękna, no, która od tego jest, żeby eksperymentować i od tego, żeby trochę też niewygodne pytania stawiać i, i opowiadać trochę inaczej. Tych Polaków też pokazujesz w swojej książce, myślę oczywiście o Prince Polonia. To troszkę inny ten aspekt, bo gdzieś wracał i tutaj u Konrada ten element wyzysku, tego kulturowego właściwie mm -hmm. elementu, bo o tym chyba powinniśmy rozmawiać, kultura białych i jej ekspansja właściwie no tak, no, międzykontynentalna. Znaczy, wydaje mi się, że to też jest tak, że yy, bardzo dużo takich dyskusji się toczyło w trakcie pandemii, kiedy na przykład ruch turystyczny zamarł. I oczywiście z jednej strony to jest to, że Goa w Indiach czy właśnie Nepal odczuwały brak nas, gości z Zachodu z naszymi pieniędzmi. Ale z drugiej strony też pojawiło się bardzo wiele dyskusji na temat tego, co to znaczy etycznie podróżować. Czym jest ślad węglowy, który zostawiamy, jak lecimy samolotem. Krótko mówiąc... Jakby dyskusja o etycznej turystyce jest naprawdę bardzo ważną sprawą teraz. I jednym z jej aspektów jest oczywiście to, czy, czy te nasze przyjemności turystów z globalizowanego świata, czy one są tylko naszymi przyjemnościami, a co się dzieje w tych miejscach, które odwiedzamy. Jakie są skutki na przykład ekologiczne naszych podróży. Natomiast Prince Polonia i nazywam się Czogori się łączą, bo Prince Polonia pokazuje też początki Himalajizmu, tam też jest wątek tego, jak Himalaiści w latach 80., Polscy dorabiali do tych wybraw przemytem, otwierając drzwi czy pokazując drogi, za którymi poszło mnóstwo Polaków i, i, i jakby, jak myślimy o latach 80., to myślimy solidarność, stan wojenny i tak dalej. A było wtedy mnóstwo Polaków, którzy jeździli do Indii i zarabiali ogromne pieniądze, łącząc przyjemne z pożytecznym. I w tym sensie też wszystkie te moje książki. Pokazują jakiś taki zapomniany, wstydliwy, ukryty aspekt podróży, e, inny niż, wiesz, takie kolorowe zdjęcia na Instagramie. No. Powiedziałeś jedno zdanie i chciałem je zacytować, chciałem, żebyś na, na nie odpowiedział, e, bo, bo zapisałem sobie je co, co, co do słowa. Nie każdy jest przygotowany na wędrówkę do jądra ciemności. No to jest y tak szerokie, możemy to właściwie, pamięci, zapiszę sobie to gdzieś w notatniku, bo można to właściwie na każdej płaszczyźnie, na każdym polu kulturowym, społecznym, politycznym, ba, sportowym również mm, rozpatrywać. Ta, no, tak, tak, to masz rację. Ja myślę, że, że podstawową sprawą no, to jest to, że było też takie jakieś powiedzenie, że podróże kształcą. Uważam, że podróże nie kształcą każdego, nie każda podróż kształci, trzeba zacząć się z jakimś wolnym umysłem. Żeby mierzyć się ze śmiercią i ciemnością, z zagładą, zagładą w Afryce, spowodowaną przez Europejczyków, z zagładą Żydów w Polsce, spowodowaną przez Niemców, z zagładą ludności ukraińskiej, yy, która mieszkała w Polsce, a w trakcie akcji Wisła, w 1947 została. E, e, przesiedlona, a częściowo też po prostu zabita. E, to nie są łatwe sprawy. Ja sam potrzebowałem wielu lat życia i pisania, żeby do nich dojrzeć. Więc w, w tym sensie, e, Jądro Ciemności Konrada jest taką książką, którą czasami się czyta na, na, w liceum czy na studiach i, i trochę jest takie poczucie, że jej nie rozumiemy. Ja też jej na początku nie rozumiałem. Warto do takich książek wracać. Pamiętam te nieszczęście z liceum. No właśnie. Ale warto po latach wracać do różnych książek, bo my się zmieniamy jako czytelnicy i, i się okazuje, mhm, że jakiś tak. tekst staje się dla nas już czymś innym. A książka Konrada na poziomie podstawowym jest książką o podróży do Afryce, ale ma tyle ukrytych znaczeń, no, że żeby je zrozumieć, trzeba do tego dojrzeć po prostu. Co cię napędza i co cię inspiruje do tego, że wiesz, że za chwilę będzie następny pomysł? Czy to się rodzi podczas jazdy na rowerze? <grym mojemu kochanym? grym> na rowerze się tak, to prawda. Jak, ja jeżdżę dużo na rowerze i bardzo wiele pomysłów mi wtedy przychodzi do głowy, ale no to jest. Um, ja już, ja mam w tej chwili nie wiem, pomysły na trzy kolejne książki przynajmniej. Na pewno jedna z nich to będzie powieść, którą, którą już kończę w zasadzie. Ale mam też pomysł na jakąś kolejną taką książkę eseistyczno-reportażową yy, o Afryce. Myślę, że tym co napędza jest po prostu ciekawość, wiesz. I to też zawsze chodzi o to, żeby nie spocząć na laurach i nie powiedzieć sobie, ja już wszystko wiem, wszystko poznałem i jestem ekstra. Tylko ciągle drążyć. No i wtedy się pojawiają jakieś nowe fascynacje. Przed wakacjami w czerwcu byłem, byłem w Ganie w Afryce i byłem tam z powodu pewnego projektu artystycznego we współpracy z artystą wizualnym, ale też w pewnym momencie pomyślałem sobie, że musi powstać książka, więc w przyszłym roku mam nadzieję, że, że wrócę do Gany. I, i, i będzie kolejna rzecz, więc na razie wygląda na to, że będę pisał dalej. No to wróćmy też do naszych pasji, chyba obu. Kropka TXT w radiu, jak pisarz z pisarzem, to są najtrudniejsze spotkania, kiedy się spotyka pisarz z pisarzem, a jednocześnie pisarz-dziennikarz musi się przenieść w tę rolę dziennikarza, a obaj hmm. kochamy radio. No tak, radio jest w tej chwili oczywiście czymś zupełnie innym, ale to jest dla mnie zrozumiałe. To znaczy, czy w wypadku treści wizualnych czy dźwiękowych, ludzie chcą słuchać i oglądać wtedy, kiedy oni chcą, a nie wtedy, kiedy ty masz program. Więc to, że są różne formy podcastowe, radiowe, dźwiękowe, czy że ja też mogę sobie odsłuchać tę rozmowę wtedy, kiedy ja będę chciał. To jest dla mnie zupełnie zrozumiałe i, i, i myślę, że to jest jakaś, że to jest inny rodzaj radia, ale on będzie istniał, więc, więc super. Natomiast ja, ja w ogóle już teraz bardzo mało pracuję w mediach, staram się jednak mieć czas na pisanie. Natomiast rzeczywiście w, w, w niuans starałem się, żeby to były rozmowy takie, w których dzięki temu, że ja też piszę, no to mogę z moją... Koleżanką po piórze czy kolegą po piórze, porozmawiać trochę inaczej, bo yy, jakby z, znam te problemy od środka i, i to nie jest przeciwko różnym osobom, które prowadzą spotkania autorskie, tak. Tylko wiadomo, że one mają trochę inną perspektywę, tak. Natomiast. Yy, Natomiast na razie ten wątek jest w ogóle zamknięty, bo na razie właśnie mam tyle do pisania, że nie mam czasu na radio ani podcasty. No to mam nadzieję, że pomysłów na te książki będzie dużo, bo powiedziałeś przy okazji Twojej książki i tu znowu Cię zacytuję. Po raz ostatni obiecuję dzisiaj, że to jest dobra książka. A ta dobra książka jest dlatego dobrą książką, bo jest mądrzejsza od autora. <słyska> <grymne> no, to, tak, bo mam takie, mam takie poczucie, że, mm, że naprawdę dobre książki to są te, które y, nie powstają do końca zgodnie z planem autora. A ta książka w wielu momentach mi się wymykała, w tym sensie, że y, ja nie do końca wiedziałem, że ona będzie tak wyglądała. To nie było, wiesz, zaplanowane od A do Z, nagle okazywało, że to w jakąś stronę idzie. Y, były takie momenty, tak, jak się pisze powieść, to jak się wymyśli bohatera, bohaterkę i się zna jej cechy, to w pewnym momencie ona z, zaczyna żyć swoim życiem, no bo na przykład, nie wiem, no jeżeli bohaterka będzie nieśmiała, no to może ewentualnie w, w, w jakichś wstrząsających okolicznościach pokonać swoją nieśmiałość, natomiast to są, są jakieś cechy bohaterów, które powodują, że oni coś zrobią albo czegoś nie zrobią. I trochę, chociaż to są eseje, to też się je, je trochę tak pisało, i, y, I czasami y, to nie jest żadne natchnienie ani, ani jakiś głos, nie wiem, z kosmosu, ale czasami dopiero jak się już napisze, to zaczyna się w ogóle do końca rozumieć, co się napisało. Mi na przykład Magda Heidel, tłumaczka, na, napisała takiego Blerba i dopiero jak go przeczytałem Blerba, czyli taki. Ten krótki opis, i dopiero jak ja go przeczytałem, to i napisałem: Magda, kurczę, teraz, teraz zrozumiałem w ogóle o co mi chodziło, po prostu. Więc no tak, książki powinny być mądrzejsze od autorów to na koniec naszego weekendowego spotkania chciałem zapytać, czy dla Ciebie też istnieje weekend, a jak tak, to jak go spędzasz? I co, co Max Cygielski jeszcze robi poza pisaniem i jeżdżeniem na, na rowerze, bo, bo każdy z nas jest ciekawy tego prywatnego życia, zwłaszcza właśnie gdzie udaje się, bo mamy też takie, no przynajmniej jeszcze moje pokolenie ma te takie widoki w, wpatrzonych gdzieś nie wiadomo co w przestrzeń, prawda, wielkich pisarzy, gdzie patrzył Gombrowicz, a, a gdzie patrzył Miłosz, prawda, tak. i tak dalej, i tak dalej. A, a co dzisiaj w rzeczywistości pisarza XXI wieku się dzieje, Max? Po pierwsze, po pierwsze w moim życiu nie istnieją weekendy, dlatego że jestem stuprocentowym freelancerem, nie mam żadnej stałej pracy. Czasami piszę w sobotę, czasami w niedzielę, a czasami we wtorek, mm. to nie ma żadnej różnicy. To jest trochę, wiesz, taki problem, że bycie pisarzem to nie jest praca etatowa, to znaczy z jednej strony jest taka w tym sensie, że... Ja jak nie popracuję 4 godziny dziennie, to jestem nieszczęśliwy. To jest takie minimum, czyli to jest takie pół etatu powiedzmy tak naprawdę to zawsze jest więcej, ale to jest takie minimum. I rzeczywiście siadam i po prostu piszę i to, to nie ma czy jest natchnienie, czy nie. Natomiast no ja też mam dwójkę dzieci, mam, które są w wieku nastoletnim, więc już raczej powoli opuszczają dom w, w zasadzie. Rozwoły, tak. tak? Staram się też ostatnio nie przepracowywać, to znaczy staram się zachować jakiś taki balans e, pomiędzy pracą i, 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 i niepracą, ale w wypadku takich czynności jak pisanie, to wiesz, tego się nie da do końca oddzielić, mhm. no, no bo czytam jakąś ciekawą książkę i niby to jest przyjemność, ale zaraz zaczynam o czymś myśleć, coś mnie inspiruje i nie da się tego tak oddzielić. No to na koniec już jak czepiłem się tego weekendu, i a ty wyjeżdżasz z Opola, to są jeszcze takie pasje? Chodzisz do kina, bo na rowerze jeździsz, to może kino plenerowe, może jednak raczej do, do opery czy, czy muzyka ci dźwięczy w duszy jeszcze poza oczywiście książką. No i też nie mogę nie zapytać, bo tak mówiłem o tym swoim Stevensonie i tej Wyspie Skarbów, to też o twoją taką pierwszą książkę, pierwszą miłość. <głosy> <głosy> y Powiem szczerze, że y Mam ostatnio problem z, z nowym kinem i raczej wolę stare filmy. Podobnie mam zresztą z książkami, to znaczy mam takie wrażenie, że jak film czy książka mają już lat no przynajmniej 30 i, i to znaczy są gdzieś jakby istnieją w jakimś obiegu, to znaczy, że, że mogą być ciekawe. E, natomiast wiesz w tej chwili mamy taką nadprodukcję nowych filmów, nowych seriali, gier, nowych książek i tak dalej. Że mam wrażenie, że dopiero, że dopiero po jakimś czasie widać, która z tych rzeczy była naprawdę interesująca. Więc ja, ja szczególnie, że teraz piszę taką powieść, która się rozgrywa w PRL-u w Polsce w latach 70., więc uwielbiam oglądać polskie też na przykład seriale PRL-owskie, takie jak na przykład 40-latek, no, który no, uważam, kapitan. że jest absolutnie cudowny. Albo ja stary. czerpię pamięć z polskiej kroniki filmowej. Tam są Dokładnie. Perły. Jest, jest, są tam świetne rzeczy. Ostatnio na przykład z moimi dziećmi obejrzałem film z lat 60 Jana Batorego Lekarstwo na miłość, komedię czarno-białą z, z Kariną Jędrusik i, i byłem zaskoczony, że moje dzieci się cały czas zaśmiewały. I to pokazuje, że ten film działa po prostu, tym bardziej, że opiera się na pomyłkach telefonicznych, które teraz już nie istnieją w ogóle jestem w stanie lekarstwo na miłość oglądać, oglądać ciągle. Jeżeli chodzi o muzykę, to zawsze zespół,, który, który powstał, który jakby zakładałem no czyli właśnie masalakład. Dokładnie dokładnie do masala, masala a nadal istnieje jest pełnoprawnym zespołem i uwielbiam ich, ich zawsze słuchać. I zawsze słuchałem też bardzo dużo muzyki jamańskiej, starej muzyki jamańskiej, reggae i dabu. Ale rzeczywiście trochę jestem ostatnio domatorem takim, który właśnie wyskakuje gdzieś, czy w Bieszczady, czy do Singapuru, czy do Afryki. A tak to blisko. <laughs> Ale y, y, tak na co dzień, to, no to, raczej, to raczej jednak w domu. I jednak książka. Tak. Ale nie powiedziałeś o tej swojej pierwszej książce. A o tej pierwszej, pierwszej dobrze. Pierwszej książce Wiesz co, nie, y, ja, ja też się zaczytywałem taką klasyczną literaturą typu Verne, typu, typu Stevenson i myślę, że też, że to są takie rzeczy, które zostają, tak? Y, y, Wiesz, Adam Mickiewicz na przykład, wieszcz polski, był zafascynowany Cooperem w ogóle, autorem książek o Indianach, tak? I, o czym nikt nie pamięta, bo właśnie Mickiewicz też uważał, że te takie indiańskie historie z Ameryki, że one są bardzo romantyczne, tak? Więc oczywiście, że ja się na tych wszystkich rzeczach wychowałem. Też na takiej dziwnej książce Słoń Birara, którą napisał Ferdynand Osendowski i u, u mnie w rodzinie był jakiś taki przedwojenny egzemplarz, to też jest taka właśnie dla dzieci egzotyczna, przygodowa książka. Na pewno te pierwsze lektury zostają jakoś i, i potem nas kształtują. A państwa niech kształtują lektury, czyli książki Maksana Cegielskiego. O tej jednej i nie tylko tej rozmawialiśmy dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo. No i życzę na to, żebyśmy kiedyś pospacerowali też po, po Opolu, właśnie jak po będziesz Opolu. miał więcej, więcej czasu. a Być może jakaś jedna strona się o Opolu też w książce znajdzie. Do zobaczenia w Opolu.